Cześć. Zmieniłaś trochę scenaria. Jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy na lotnisku. Cześć. Tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. W Grecji przedłużono lockdown do 7 stycznia, a to jest lockdown, który oznacza też brak możliwości przemieszczania się pomiędzy regionami w Grecji. I ponieważ już spędziliśmy miesiąc lockdownu, zamknięci w mieszkaniu w Atenach, zdecydowaliśmy, że wystarczy, że to już koniec, że nie będziemy mieli i tak szansy z Aten wyjechać i zwiedzić innego miejsca w Grecji. Dlatego postanowiliśmy w końcu z Grecji wyjechać i odwiedzić zupełnie inne miejsca. Przykro, że tak kończy się nasza przygoda z Grecją, dlatego że mieliśmy ambitne plany na zwiedzanie tego kraju. A skończyło się na tym, że miesiąc zwiedzaliśmy Ateny, a drugi miesiąc spędziliśmy na lockdownie. Mamy nadzieję, że jeszcze do Grecji wrócimy i zobaczymy miejsca, których tym razem zobaczyć nam się nie udało. A tymczasem, jak widzicie pewnie, lecimy Ryanairem. Lot jest praktycznie pusty, jest bardzo dużo wolnych miejsc i udało nam się, słuchajcie, przypakować w bagaż podręczny, tak żebyśmy zmieścili się z całym naszym bagażem w wersji Priority. Na początek mały update dla Was, bo nawet nie wiecie, gdzie jesteśmy ani dokąd lecimy. Aktualnie jesteśmy w Berlinie, ale nie zostajemy tutaj, lecimy dalej. Dokąd? Powiem Wam później. Na początek kilka informacji na temat naszej podróży do Berlina. Podróżujemy Ryanairem, dlatego że jest to najtańsza opcja. I przepakowaliśmy nasze wszystkie bagaże, tak żeby mieściły się jako bagaż podręczny w wersji Priority. Czyli mamy plecaki duże, 10 kg i mniejsze, które mieszczą się pod siedzenie. I w taki sposób przylecieliśmy z Aten do Berlina i słuchajcie, co najciekawsze, trochę się obawialiśmy, czy nas w ogóle przepuszczą z tym bagażem, bo mamy ze sobą namiot. Wieziemy w bagażu podręcznym namiot, ale okazało się, że nikt nie miał zastrzeżeń nawet do tego, że są śledzie do namiotu, więc namiot poleciał z nami i całe szczęście, bo mamy nadzieję jeszcze go wykorzystać. Teraz mamy trochę obawy, czy kraj, do którego się wybieramy, w ogóle nas wpuści, dlatego że ten właśnie kraj nie wymaga testów od osób, które przyjeżdżają z Grecji, ale wymaga testu od osób, które przyjeżdżają z Niemiec. I w teorii, no my tutaj się tylko przesiadamy, więc i tak przez ostatnie 14 dni byliśmy w Grecji, ale w praktyce mogą tego testu od nas wymagać. Oczywiście my kontaktowaliśmy się z infolinią w tym kraju i pytaliśmy o szczegóły. Kontaktowaliśmy się oczywiście z liniami lotniczymi, z Ryanairem, żeby sprawdzić, czy wpuszczą nas na pokład. I teoretycznie mówią, że tak. Póki co przeszliśmy na terminal odlotów. Chcieliśmy już przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, ale zaskakująco okazało się na przykład, że tutaj w Berlinie nasz bagaż, nawet który mamy jako podręczny, czyli te większe plecaki 10 kg, i tak musimy je nadać jako bagaż rejestrowany. Więc po prostu czekamy, aż otworzy się odprawa Ryanaira, żebyśmy mogli bezpłatnie te bagaże nadać. I dalej przejdziemy przez kontrolę i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku, że nie będzie żadnych utrudnień i uda nam się wylecieć i załatwić już test na miejscu, jak dolecimy do nowego kraju. Słuchajcie, nie miałam pojęcia, że to lotnisko tutaj w Berlinie, lotnisko tanich linii lotniczych, jest naprawdę
takie małe. Udało nam się bez problemu nadać bagaż. Wytłumaczyliśmy, dlaczego nie mamy testu i póki co przepuścili nas dalej. Bardzo ciekawą mieliśmy kontrolę bezpieczeństwa, dlatego że akurat w mojej torbie było wszystkie możliwe kable służące do ładowania i kamery, i GoPro, i do podłączania mikrofonów do różnych sprzętów i sprawdzali ją około 15 minut. Także było bardzo ciekawo. Wypakowali nam dosłownie wszystko, co tylko można było wypakować z mojego bagażu podręcznego, ale w końcu udało nam się przejść dalej. Zobaczcie, jak tutaj praktycznie nikogo nie ma. Właściwie to jest chyba tylko nasz lot w tym momencie, także pasażerów jest bardzo mało i pewnie się okaże, że znowu i tak nawet połowa samolotu nie ma zajętych miejsc i będzie masa pustek, będzie można się przesiadać. Cześć! Jeśli widzicie mnie w takiej scenerii, to pewnie domyślacie się już, że dotarliśmy na miejsce, tam gdzie chcieliśmy dojechać. I teraz czas, żeby powiedzieć Wam, gdzie właściwie jesteśmy. Przyjechaliśmy dosyć późno i już nie mieliśmy siły ani nagrywać, ani zrobić nic więcej niż po prostu po dotarciu do mieszkania pójść spać. Na dodatek po przylocie było sporo jeszcze formalności do załatwienia, także no nie mieliśmy już czasu na nic innego. Dlatego dzisiaj nadrabiam i opowiem Wam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Malcie. Przylecieliśmy na Maltę, dlatego że tutaj jest dużo mniej obostrzeń niż w Grecji. W Grecji cały czas jest lockdown, przedłużony do 7 stycznia. Nie mogliśmy się nigdzie tam przemieszczać, nie mogliśmy nic już zwiedzać, dlatego postanowiliśmy po prostu uciec na Maltę. Padło na Maltę właśnie dlatego, że tutaj jedynym obostrzeniem jest to, że trzeba nosić maseczki. Ale to jest tak jak wszędzie teraz, więc to nie jest dla nas żadne ograniczenie. Co najważniejsze, po Malcie można się swobodnie poruszać, można zwiedzać. A co oznacza, że będziemy zwiedzać Maltę i będziemy mogli nagrywać vlogi z podróży dla Was. Więc w końcu jakaś zmiana, w końcu będą vlogi z podróży i na dodatek vlogi z Malty. Nigdy jeszcze na Malcie nie byliśmy. Jest to pierwszy raz, kiedy jesteśmy w tym kraju, więc też wszystko jest dla nas nowe. Ale postaramy się Wam pokazać Maltę jak najlepiej. Jeśli chodzi o formalności dotyczące przyjazdu na Maltę, to owszem, trzeba mieć test na koronawirusa. My tego testu nie mieliśmy zrobionego wcześniej i było to troszeczkę stresujące, dlatego że na lotnisku w Berlinie obsługa Ryanaira sprawdzała testy tym osobom, które je miały. My zgodnie z prawdą odpowiedzieliśmy, że nie mamy testu, dlatego że lecimy z Grecji, a Malta nie wymaga testów od osób przylatujących z Grecji. Bez problemu mogliśmy wsiąść do samolotu, przylecieć na Maltę, ale na miejscu tutaj na Malcie musieliśmy zrobić test. I dlatego też troszeczkę się to przeciągnęło, bo musieliśmy poczekać na wyniki tego testu na lotnisku. Jeżeli wynik byłby pozytywny, to zrobiliby nam jeszcze jeden test. I jeżeli znowu byłby wynik pozytywny, to byśmy po prostu musieli udać się na kwarantannę, ale na szczęście był wynik negatywny. Co ciekawe, testy na Malcie robione są za darmo. Nie trzeba za te testy płacić i na wynik testu czeka się około 20 minut, bo to są takie szybkie testy. Pomimo tego, że no sporo osób z naszego samolotu tego testu nie miało, to wszystko poszło w miarę sprawnie i no nie czekaliśmy tam dłużej niż godzinę w sumie, biorąc pod uwagę i kolejkę do zrobienia testu i czekanie na wynik tego testu. Także bardzo sprawnie, bardzo dobrze to było zorganizowane. Na szczęście nasz wynik był negatywny, więc nie musieliśmy czekać na kolejny test, nie musieliśmy też udać się na kwarantannę i swobodnie możemy teraz sobie zwiedzać Maltę. Teraz Wam pokażę, jak wygląda mieszkanie, które sobie wynajęliśmy. Tutaj jest kuchnia, całkiem spora. Dalej jest korytarz, gdzie są pokoje. Pokoje są trzy. My wynajmujemy tylko jeden. I tutaj jest mamy salon. Mogę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda widok z balkonu, chociaż nie jest on specjalnie interesujący, ale przynajmniej zobaczycie, jak wygląda okolica.
Tak to wygląda. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, jest miejscem bardzo turystycznym. Większość mieszkań tutaj w okolicy to są mieszkania, które są wynajmowane turystom. I normalnie tutaj w sezonie jest bardzo dużo ludzi. Ze względu na to, że my jesteśmy właśnie po pierwsze poza sezonem, a po drugie w czasie pandemii, kiedy i tak niewiele osób podróżuje, no to mamy to szczęście, że tutaj naprawdę jest pusto. Latem naprawdę tutaj są tłumy ludzi, także myślę, że to była całkiem dobra decyzja, żeby do Malty przyjechać poza sezonem. Jeśli chcecie polecić nam jakieś ciekawe miejsca, które musimy koniecznie zobaczyć na Malcie, to dajcie znać w komentarzach, bo planujemy teraz dokładniej cały nasz pobyt tutaj, więc przyjmiemy chętnie też jakieś rekomendacje od osób, które już tutaj były. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Będziemy bardzo wdzięczni i widzimy się w kolejnym odcinku już z Malty.